Jesteśmy po ceremonii ważenia przed galą Fame MMA19, a ze mną Piotr Szeliga. Witam serdecznie, witam. Jak obiecywałem, nie będę pytał o newralgiczne tematy, ale chciałem z tobą porozmawiać o życiu. Okay. Jaka cecha u ludzi najbardziej jest dla ciebie wartościowa? Dla mnie najbardziej wartościowa jest lojalność. To i rozwiniesz? Takie, no bo kurczę, jak ktoś jest lojalny wobec ciebie, ty jesteś lojalny wobec kogoś, to już jest was dwoje, więc automatu siła rażenia jest dwa razy większa, nie? I tak samo jak są różne, nie wiem, ciężkie sytuacje w życiu, to jak wiesz, że możesz na kimś polegać, to zawsze też jest łatwiej, nie? No a jak myślisz, że możesz na kimś polegać, a później wychodzi z tego szambo, no to już nie jest fajnie, nie? Dlatego myślę, że taka lojalność to jest taka najważniejsza cecha, nie? A z drugiej strony, co najbardziej cię irytuje u ludzi? Co najbardziej irytuje mnie w ludziach? Najbardziej irytuje mnie taka zawiść, zazdrość, toksyczność, takie... W ogóle mamy takie dziwne społeczeństwo trochę, że jakby za wszelką cenę karmią się tym, żeby komuś do... Nie? Ja nigdy takiego czegoś sobie nie miałem, ja nigdy nie miałem zawiści, zazdrości, takich, nie wiem czym to się, z czym to się wiąże, że się to ma albo nie ma, czy to jest kwestia wychowania, czy kwestia, nie wiem, genetyczna, czy kwestia tego, co się dzieje w domu, albo co się działo w domu, no nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie, no te trzy cechy, cztery, to są takie dość bardzo słabe i na pewno wydaje mi się, że one może na krótką metę mogą komuś dawać siły, bo ktoś na przykład wyrazi jakąś taką swoją pseudoopinię na jakiś temat, dostanie poparcie od podobnego takiego człowieka jak on i chwilę się tym cieszy, no ale później włącza komputer, czy tam idzie, wraca do domu i dalej gdzieś tam psychicznie czuje to, co czuje, nie? Więc no, dla mnie to jest takie błędne koło po prostu. Gdyby dał ci ktoś do wyboru zwiedzić wszystkie kraje świata albo dostać wypasiony dom z basenem na własność, co byś wybrał? Zwiedzić wszystkie, cały świat. No oczywiście, przecież wspomnienia z nami zostaną całe życie, a na dom można zarobić. To jest... Miejsce numer jeden, które chciałbyś odwiedzić, który jest na szczycie twojej listy. Na szczycie mojej listy jest Meksyk, do którego lecę, mam nadzieję, pod koniec tego roku. No. Chcę zwiedzić tam te piramidy azteckie, dżungle, to wszystko po prostu chcę to chłonąć, chcę zobaczyć, jak tam jest i po prostu przeżyć takie, nie wiem, 2-3 tygodnie właśnie w Meksyku. Życzę ci tego, żeby to się udało i życzę ci powodzenia w jutrzejszej walce. Było Zonka Piotrek. Dzięki serdecznie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.